Oczywiście dzisiaj jest 19, nie 18, z wiadomych przyczyn dzisiaj robimy zgromadzenie, ponieważ no, Burlandy i Śmigus nie chcielibyśmy, żeby nas oblali wczoraj. W związku z tym jest to wyjątkowe. Zresztą nie tylko u nas w Częstochowie, bo w całej Polsce dziwnie. Było Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justycja. W związku z tym przeczytałabym Państwu stanowisko. To znaczy więcej było, tylko że niektórzy przywróceni zostali do pracy, natomiast są tacy, których się do pracy nie przywraca. Piszę o tym na Facebooku 25 lutego, czyli dzień po wybuchu wojny w Ukrainie. Sprowokowanej i nieuzasadnionej zbrojnej napaści wojsk Federacji Rosyjskiej na suwerenne państwo w środku Europy. Najszybciej jak się da zasady praworządności w tym szeregu z Rosją, która nie respektuje wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przywrócenie praworządności w naszym kraju. Nasze oczekiwania wobec polityki. Minuta ciszy dla uczczenia ofiar tejże wojny. Naszej zgody na niszczenie rządów prawa, trójpodziału władzy, a co za tym idzie demokracji w naszym kraju. Dzień flagi, zawsze to robimy w dzień flagi, chociaż najważniejszą rzeczą oczywiście jest kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Odbyła się 79 lat temu w Warszawie. To co było, który zapomniał do 25 lutego. Zapomniał o tym, że przez wieki byliśmy wieloetnicznym społeczeństwem. Krajem jednolitym narodowo, to myślę, że wtedy odżyły wszelkiego rodzaju niechęci, nienawiść. Padła, gdyby nie powiedziała mojego świętego zdania, zawsze jak pan Kapsa ma mówić. Każdy ma takiego Jarka, na jakiego zasłużył, a my mamy tego najlepszego. Nie wiem, czy lepiej, moi drodzy. Powiem w ten sposób, że można grzeszyć, że rzeczywiście będą robili coś w końcu dla dobra Polski, nie tylko dla dobra swojej partii. Zgrzeszyłem optymizmem. Niestety bardzo szybko życie zweryfikowało, a raczej zweryfikowało to wypadki na Węgrzech. Wygrana Orbana, wygrana putinizmu na Węgrzech dało tutaj dodatkowy napęd naszym putinistom, naszym orbanistom. Grzech realizmu. To, że dzisiaj Włodek ma przypiętą żonglin, jest to świadectwo wygranej realizmu. Bo są realistami i wiedzą, że gdyby nie walczyli, to świat by nie zwrócił uwagi na takie miasto, jak które się nazywa Mariupol. PiS powinien także nas wzmacniać. Nieważne, czy nas jest setka, czy nas jest tylko dziesiątka. Że to, co się dzieje, nie odbywa się za zgodą obywateli. Odbywa się wbrew im, na ich szkodę. Realizm nakazuje nawet w dziesiątkę, w piątkę, nawet pojedynczo krzyczeć nie pozwolimy. Parafialnych. Natomiast tak, podejrzewam, że wkrótce będziemy chyba kończyć całego, że jego wiceminister z przeproszeniem Warchoł się nazywa. To no właśnie, Olany, to ja się pomyliłam. Nie dwa lata, ale tylko... Ja przypomnę jeszcze raz to, na co zapraszamy w najbliższym czasie. A więc od końca zacznę, 2 maja. 12 godzina w parku 3 maja pod dębem Konstytucji. To jest poniedziałek, drugi dzień maja, między niedzielą a świętem naszym narodowym i kościelnym 3 maja. Więc to będzie patriotyczna manifestacja, którą powinniśmy się szczycić. Idąc bliżej w tym kierunku, już pojutrze możemy uczestniczyć, ja zachęcam bardzo do tego, żeby uczestniczyć w uroczystościach poświęconych 79. rocznicy wybuchu powstania w getcie. To jest koniec ulicy Strażackiej,
plac Samuela Wilenberga, myślę, że w większości z nas znanym, podznanym pomnikiem bohaterów getta. I to jest o 10:00 pojutrze w czwartek. I jeszcze jest jedna rzecz, na którą myślę, że mogę już zaprosić, ale jeszcze nie wiem dokładnie, o której się odbędzie, czy się odbędzie, ale prawdopodobnie się odbędzie, mianowicie w Wielkanoc prawosławną, czyli w niedzielę, najbliższą niedzielę, Ukraińcy mieszkający w naszym mieście przy naszej pomocy zorganizują taką patriotyczną manifestację na Placu Biegańskiego. Jak już będę wiedział, być może, że jutro o tym dokładnie, o której godzinie i co to będzie, to myślę, że poinformuję. Być może, że będzie jakieś wydarzenie na Facebooku. W tej chwili będziemy kończyć naszą manifestację i prosimy jak zwykle o hymn.